Potężny niż, który jest nad Morzem Północnym, wysyła w naszą stronę fronty atmosferyczne, dlatego w piątek pogoda będzie dość dynamiczna nad Polską. Całkiem sporo będzie się działo, a będą to różne zjawiska. Będą to opady deszczu, będą to także burze. Te mogą pojawiać się niemal wszędzie poza Podlasiem oraz Suwalszczyzną. W burzach oczywiście może silniej powiać, do 80 km na godzinę. Temperatura na północnym wschodzie 19-20 stopni, czyli bez upału. W centrum 22 i na zachodzie Polski maksymalnie do 25-26 stopni. Wrocław ma być najcieplejszym miastem w kraju. Ciśnienie 993 hektopaskale to oczywiście ciśnienie dla Warszawy. Co później w pogodzie? Bardzo podobne dni nas czekają. Kolejne w sobotę od 24 do 27 stopni i burze w centrum i na zachodzie Polski. W niedzielę prawie wszędzie, poza północno-wschodnimi regionami, temperatura na północy 22-23 stopnie, a na południu 26-27 stopni, w centrum 25. Spójrzmy teraz na początek tygodnia. W poniedziałek temperatura będzie bardzo podobna, od 21 do 25 stopni, sporo burz nad Polską, a jeszcze więcej będzie ich we wtorek, a temperatura ma wynieść od 22 do 26 stopni.